Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony woda na to kolejny odcinek z Cywilizacji 6. Lecimy dalej z naszą rozgrywką Egiptem i powiem wam tak, że no niestety puścimy no turę sobie bez nagrania i mam nadzieję wam to nie przeszkadza, bo nic w niej praktycznie nie zrobiłem, oprócz tego, że po prostu kupiłem całe wojsko od Kumasi, po prostu zrobiłem to przeprowadzić coś tam pobór do wojska, jak widzicie nagle się wszystko tutaj, całe wojsko zmieniło, a po prostu nie chcę się już czytywać gry, mam nadzieję wam to nie przeszkadza. Też kupiłem sobie troszeczkę apostołów, ponieważ zauważyłem, że tutaj Japonia ostro kontratakuje, jeśli chodzi o jej religię z buddyzmem, więc po prostu myślę, że zacznę tutaj walczyć. I to naprawdę bardzo, bardzo ostro, jeśli chodzi właśnie o tą religię. A i wypowiedziałem wojnę oczywiście Kanton. Tak, tak, tu już wojna jest wypowiedziana, więc lecimy. Jeśli chodzi o Casus Belli, to było kolonizacja. Więc myślę, że będzie fajnie. Dobra, tym już ruchu niestety nie mam. Jednostka bez rozkazów, która? Te moje działa, więc ruszmy się nimi dalej tam. Tak samo w ogóle teraz wszystkim się musimy ruszyć, ale to musimy chyba nową turę zrobić. Dobra, wasze komentarze też oczywiście są. O, już mam katapultę. Moją katapultę nawalacie. W ogóle tutaj. A nie, to są mury akurat. Tutaj widzę, że Chiny daleko nie poszły w technologii. Dobra, ale wasze komentarze oczywiście są. Michał Hoffman napisał: Wotan, moim zdaniem jesteś najlepszym graczem Cywilizacji 6. Jeśli chodzi o skilla, to na pewno nie. Jeżeli chodzi o prowadzenie serii, to już dla was zostawiam do tego, do oceny, bo ja w sumie nie oglądałem u nich Cywilizacji, więc nie wiem, możliwe, że ktoś lepiej od mnie prowadzi, ja nie mówię, że jestem jakiś super najlepszy. Mi się po prostu dobrze gra, o tyle mogę powiedzieć. Dobra, ej, panowie, bo mi się nie podoba, że wy tutaj biegacie i ja wam chyba muszę przywalić przez to. Jest pioruna! Ojej, oddali mi. To mi się nie podoba. Ale dużo bardziej ich to zabolało, więc bardzo dobrze. O to chodzi, o to też chodzi. No i teraz tak, wszystkie te moje, Panie Boże, tyle wojska muszę tam przerzucić na granicę. Dobra, tak w ogóle to przywalmy tutaj. Zobaczymy, jak ta artyleria szczera. Wow! Ej, dźwięk wystrzału jest naprawdę zajebisty. Czy ja się z dźwiękiem wystrzału z niej, z artylerii już jarałem, czy się jarałem działami? Chyba działami się jarałem dopiero. Dobra. W ogóle mógłbym kupić wojsko od kogoś, ulepszyć się tak od razu. Nice, to jest niezłe, ale dobra, strzelamy. Z katapulty, oczywiście. Zadamy chociaż trochę obrażeń. Czekajcie, ile? Ej, jest, ej! W ogóle to jest śmieszne, że tutaj mamy w ogóle artylerię, a tutaj jeb, kamienne włócznie i lecimy. Atakujemy miasto kamiennymi włóczniami, bo czemu by nie? Uda się. Dobra, lecimy po prostu. Ja te jednostki mogę chyba wszystkie stracić. To wszystko mi jedno tak naprawdę, co mi się tu z nimi stanie. Tak mi się wydaje przynajmniej. To jest Japonia, to nie. Chodźmy, bo okrążmy to miasto. Wierzę wszystkich, tam was też tam dajemy. Was, wszystkich. W ogóle, ile was tutaj jest? To czekajcie, wami co w ogóle odkryję mapę. Barbarzyńcy są na północy, dobra. Dlatego ja nie miałem barbarzyńców w tym let's playu za bardzo, ponieważ prawdopodobnie tutaj mnie Genewa cały czas broniła, tutaj jest Stockholm. W ogóle ja byłem tak ładnie ustawiony, byłem pomiędzy wszystkimi, więc po prostu barbarzyńcy nie mieli za bardzo jak do mnie dojść. Co w ogóle było zajebiste. To się ceni, że mnie tak gra ustawiła. Dobra, ale tak w ogóle to kto tam jeszcze ma się ruszyć? Chodź do przodu, kto jeszcze? Chodź do przodu. Kto jeszcze? Nawalaj, nie możesz, to nie wiem gdzie, chodź tutaj. Jeszcze ktoś? Ty to już w ogóle uśpienie. Rydwany, atakujemy rydwanami. Moi ludzie, o ci to mogliby się ruszyć, ale nie mają. Jak to? O właśnie, leczenie. Pięknie. Wy. Idzie na tych barbarzyńców, rozwalimy sobie ich. Tak, dla zabawy, o. Okej, okay. To jest natura. Dominik Nowak pisze: bardzo fajny odcinek oraz bardzo miło, że czytasz komentarze. W pewnym sensie w ten sposób utrzymuję kontakt ze swoimi widzami. Właśnie, dla mnie, powiem ci, kontakt z widzami jest bardzo, ale to bardzo ważny, bo powiem tak, ja w ogóle zacząłem nagrywać na YouTubie, widząc to, jak na przykład wtedy były jeszcze stare dzieje na YouTube'a. Wtedy był JJ Joker. Do dyktatury proletariatu. Był JJ Joker, był Gnomek, CTSG, właśnie Gnomek tam co jakiś czas nagrywa coś i CTSG cały czas coś nagrywa, ale on rzadko, teraz on tak ma takie długie przerwy, prawdopodobnie przez to aż tak dużego sukcesu nie odniósł, jakbym mógł, bo myślę, że CTSG by mógł dużo, dużo większy sukces odnieść. No ale właśnie, widziałem sobie, jak oni mieli kontakt z widzami i dla mnie zajebiste to było, jak oni tam stworzyli takie jakby małe społeczności właśnie z widzami, własne memy, własne różne tam powiedzonka i tak dalej. To wszystko mi się zajebiście podobało i właśnie dlatego też zacząłem nagrać, bo myślałem, że kurde, ja też bym chciał mieć taką właśnie społeczność
zamknięty wokół mojego kanału, która tam będzie miała właśnie swoje żarty własne i takie tam różne rzeczy, więc no kurde, no, mi się to bardzo podoba, dlatego też próbuję właśnie jak najlepszy kontakt z widzami utrzymać, czy to czytając komentarze właśnie takiej serii właśnie, która jest taka, no mniejsza, to jest mniejsza seria niż na przykład moja z Europy, dzięki temu po prostu tych komentarzy aż tak dużo nie ma, bo bym miał czytać komentarze na serii z Europy, to po prostu bym nie dał radę, bo tam mam na przykład 100 parę komentarzy, więc zanim ja bym je przeczytał przez cały odcinek, no to by bardzo długo dużo minęło czasu, więc no, tak to po prostu jest. No ale tutaj zawsze mogę, więc też się cieszę właśnie, że są takie poważne serie. O, już odbiłem. O. Gadam, patrzę, tutaj miasto padło. No to super, nie wiem, cieszyć się tylko mogę. Rydwanami na miasto. Hura. Hura ja. No lecimy tam na południe. A czy całe to wojsko w ogóle kiedykolwiek, a czy kiedyś będę musiał oddać, czy ono już tak będzie po prostu tutaj ze mną? Bo jeśli będzie, to tak w sumie średnio trochę, no po co mi tyle wojska, ja to usunę prawdopodobnie. Znaczy, tyle wojska było fajnie, jakbym miał to wojsko ulepszone i takie jakieś lepsze, a nie takie, to wojsko, które mam teraz, to nie jest dobre. Trzeba sobie to powiedzieć. Ej, ja w ogóle mam 4 apostołów tutaj. Nie, no, mam 3 apostołów, przepraszam, 3. A ja w ogóle nie mogę awansować jeszcze, kurde. Nie, ja nawróciłem, to nie był awans. Halo, ja źle kliknąłem. Walić to. Zachować miasto, zburzyć miasto. No ej, czekajcie, bo ja muszę sobie. Nie mogę tego wycofać. Bo ja nie wiem, czy ja chcę zburzyć, czy zachować. Ja chciałem sobie to sprawdzić. No ale dobra. Tu było dużo koni, co nie? Ale koni to już nie są aż takie potrzebne, bo to już nie ten surowiec, który jest potrzebny, ale. Zabierz, zachowaj miasto, niech będzie, co tu mamy, no, ślady przeszłości, rybki, pszenicy trochę, no takie sobie to miasto, ale no niech już będzie, no co mi to szkodzi, nie wiem, najwyżej się nie będę nim za bardzo interesował i tyle. Chociaż latarnia morska masz. Co tu jeszcze, kanalizacja masz. O, wybory czy coś tam przyspieszyłem, nie przeczytałem sobie do końca w sumie. Masz to. Stocznia co dawała. Produkcja. O. Co tu możesz zbudować? Co tu wieże możesz? Nie no, wieże tu nie będę budował. Dzielnicę możesz budować jakąś, tylko przemysł osiedlową, bo masz za mało prawdopodobnie ludzi. Ale osiedlowa by była spoko, jakbyś było to jakaś fajna. No, fajna no, jakaś prowincja. Na przykład ta, niech sobie tutaj zbuduje. O. I buduj, nie wiem, tylko 103 tury, to co nam jutro zbudujemy? Prawo wyborcze, o właśnie, ustrój demokracji. A nie, ja chciałem totalitaryzm. Nie, czy ja już mam. A ja zrobiłem to przecież, właśnie, czekajcie, ustrój. Zmień ustrój w komunizm. Tak. Okej. Okay. I teraz musimy dorzucić trochę kart. Po pierwsze tak. Tu mam 2. Produkcja z szpiegów. Nie. No nic tu ciekawego nie mamy. Możemy 2 czerwone karty wojskowe jakieś dorzucić. Wyznające mi inne religie, to już tak słabo mi to się przyda. Otrzymujesz o 25% mniej zmęczenia wojną niż zwykle. To jest fajne nawet, chociaż nie wiem do końca co zmęczenie robi, bo nie sprawdziłem, ale uznam, że to jest ważne. Bo chyba tam udogodnienia miałem na minusie za zmęczenie właśnie wojną, jak w którymś mieście. Zniżka na ulepszenie jednostek. Nie chcę. Plus 1 do ruchu, jeśli rozpoczyna naturę na przyjaznym terytorium. To nie takie złe. O, to jest zajebiste. Nawet jeśli będę miał mniej siły, raczej mniej HP, to moja siła będzie tylko o 50% zmniejszona, więc zarąbiste po prostu. Dobra, i jeszcze muszę jakoś gospodarczo wrzucić. Co ja tu w ogóle mam? Dobra, no spoko rzeczy. Dobra, tu mam 100% do premii za szczęście z kampusu i dzielnicy przemysłowej. Mam do cudów produkcję. Wszystkie jednostki, bla 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 bla. A tu mam produkcję, dobra, mam. Czyli w sumie teraz to bym mógł 3 żywności dzięki krajowym szlakom handlowym. Premia. Nie wiem, co to do końca daje, ale czekajcie, musimy sobie sprawdzić, czekajcie, aha, to przywalmy to tutaj. Czy to mi jakoś bardzo zwiększyło tutaj, nie wiem, produkcję, czy coś w tym stylu? Nie wiem, no a niech będzie to. A tu sobie zrobimy może ochrona przyrody? Co to w ogóle jest? Park narodowy możemy stworzyć, zajebiste. O, tu, cud. 6 do kultury, 2 udogodnienia. Robimy to.
i produkcja w Achen, chyba się to czyta do końca, nie wiem jak. Nie wiem sobie sam, dobra. Akademia Wojskowa myślę, że będzie najlepsza, bo dostaniemy trochę tutaj tego, produkcji, chociaż chyba, że mamy blok z... Właśnie, obszary mieszkalne, kanalizacja w takim razie, chyba, że kupimy kanalizację. Nie no, zróbmy ją, to jest 8 tur, to damy radę. Dobra, to teraz tak, tutaj czy się ruszyłem? Ruszyłem się większością chyba. Tymi się nie ruszyłem, ale to w sumie, czy jest sens jeszcze tymi lecieć tam? A w ogóle ja zacząłem wojnę z Japonią, a ja zapomniałem tutaj się pobawić. Przecież! Halo, halo, dzień dobry, zatapiamy. I co? Aha, nie zabiłem, dobra. To tego może zatopimy. Pokażcie, to pokażcie, to musi być zajebiste. Ho, ho, ho! Idziesz na dno, koleś! Zajebiste! Co w ogóle drifty tu robi, czy cokolwiek się obraca tak zajebiście? A gdzie ta reszta armii? Ja zapomniałem w ogóle o tej armii tutaj. Uciekła mi gdzieś. Tu w ogóle osadników wysyłają już tak daleko, Boże. A jak tu wygląda sytuacja? Z religią jest dobrze, okej, okay, spoko. To lecimy tutaj z religią. Chociaż tutaj z tego co widzę to nie jest źle, do Xian chodźmy. Xian, myślę, że w Xian najwięcej zrobimy tutaj. A tu mówię, a fort zbudowałem, tak? Tak, fort zbudowałem, tu mam dzielnicę wojskową. Tu mam barbarzyńców, ja mogę miastem ostrzelać. Halo? Strzelajcie? Iść, działa, pięknie. Ale pies przeżył, pamiętajcie, psa nie ruszamy. Ten zły zwiadowca barbarzyńca to był zły, ale pies nikomu nic nie zrobił. Dobra, to co, następna tura? W takim razie, ta, dajemy na następną turę. I zacznijmy, co tam napiszecie. Teraz, o, widzę kilka komentarzy od Patryka Duraka. Czekaj, jeszcze się ruszę tutaj. I to się już cofnijcie, bo już na Japonii będziemy się szykować od razu potem. W ogóle uśpić was wszystkich. Tutaj wiem, że mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć. Nasza natura takie. Co tam Patryk pisze? Na co ci ropa, skoro masz włócznie? Właśnie, włócznie są najlepiej. A właśnie, włócznie uzamknięte. Sorry, że cię poprawiam na odcinku, ale wiesz, ej, ja kiedyś bardzo dużo błędów robiłem, naprawdę bardzo dużo błędów robiłem, ale ludzie mnie poprawiali i wiecie, nie wkurwiałem się o to, że ktoś mnie poprawiał? A, nie mam dostępnego szlaku. No to zmienimy miasto na przykład no i jak wiecie, ktoś mi poprawił, to się nie wkurwiałem, to tylko po prostu próbowałem zapamiętać swój błąd i dzięki temu po prostu teraz robię mniej błędów. Co prawda czasem jeszcze błędy robię. Dobra, przywalmy w gościa, bo ja chcę jeszcze raz to zobaczyć. Jeho! Na dno idziesz. Piękne po prostu. Zrobicie, mi się to podoba. To czekajcie, jeszcze tym sobie postrzelam. Dobiję tego. Chciał uciec, to taki malutki w ogóle. Ale i tak przywalić potrafi, dobrze. No, no właśnie, po co mi ropa, mam włócznie? No spoko niby tak, ale ja chcę ropę. Jestem jak Ameryka. Zajmę sobie Pekin, to będę miał ropę. Nie wiem, weźcie się, cokolwiek róbcie. Wy, to chodźcie już tutaj. Kogo mogę strzelać? O, dzień dobry. Dzień dobry. Łap działa, szał. Dobrze, konie uciekły. Ale to w ogóle tak, wiecie, w cywilizacji w ogóle twórcy gry zrobili. Ludzi bić można, ale zwierzęta to wy zostawcie. Szczelmy zdziała w człowieka, tak. Niech spadnie, walnie salto, wywali się, umrze, tak. Ale konie uciekną. W sumie dobrze, bo jakby tak, nie wiem, zrobili tutaj animację, jak te konie zostają rozrywane na szczępy czy wszystkiego, no to pewnie by się ludzie o to wkurwiali, to tak bardzo, bardzo by mi siedzieli na tyłku za to. Nie ma się co dziwić w takim razie. Okej, nie mogę strzelić niestety, to fortyfikacje są. Okej, ty możesz strzelić za to? Wiem, atak rydwanem na miasto nie był zbyt dobrym pomysłem, jak oni tam mieli obrony. Ale wiecie, mnie te jednostki tak naprawdę nie za bardzo interesują. No tak, nie wiem, no nie za bardzo. O, chodźcie w dół, wszyscy, tak, każdy dostanie kawałek Chin. Nie martwcie się, tylko się nie pchać. Po kolei. Nie możesz się ruszyć, ty się możesz ruszyć. Dobra, potrzeba więcej obszarów mieszkalnych. W tym mieście, to aż tak dużo tu się rozwinąłem. To zajebiście. Kanalizacji nie masz, czemu? Czemu to? Jeszcze kanalizacji nie masz, to za turę zrobimy ci. Tutaj w ogóle muzeum możesz takie inne rzeczy produkować, fajnie. Dobra. Ogólnie to jest dobrze. Ogólnie jest bardzo dobrze, myślę nawet. Tak zaryzykuję stwierdzenie, że jest bardzo dobrze. Ty mi się ruszyłem? O, patrzcie, się nie ruszyłem się. Co wy tu macie? Tak od razu wam spojrzę.
Patrzcie, w ogóle dzielnice wojskowe trochę mają tego. A my też forty zbudowaliśmy. Więc nie jesteśmy gorsi. Dobra, natura. Dwutlen kolekcjoner cudów. Ale Patryk, to taka prawda, że ja naprawdę bardzo, ale to bardzo lubię budować cudy w cywilizacji. Nie wiem, jakoś tak zawsze. Znaczy to chyba zależy od tego, że jeśli ja zbuduję ten cud, to już inni nie mogą. Ja tak, kurde, no. Jeśli ja tego nie zbuduję, to kto inny zbuduje i wtedy ja tego nie będę miał. A ja muszę to mieć. O, ropa. Cześć. Chyba tylko będzie kolejne miasto, jak będzie mi potrzebna ropa tak bardzo, bardzo. Dobra. No, więc po prostu ja te cuda to po prostu lubię budować i tyle. Już tak musi być. Okej, wy, no nie wiem, no chodźcie do przodu, ale już tyle jednostek tutaj mam, że mi nie potrzeba tam więcej. No ty już siedź. Siedź w miejscu i się nie ruszaj. Ty chodź tutaj na barbarzyńców jeszcze. Strzel sobie na sobie. O, papacie, i patrz jak pięknie strzelasz. O, i tu jest jeszcze chatka jakaś. Chodźmy tam do niej. Lata natura i co tam piszecie dalej. Zostałem pochwalony na odcinku. Pewnie powiem mamie i imprezujemy cały dzień. No to Patryk, miłe imprezy. Z uczniami do końca świata. Oczywiście, że tak. Dobra, znowu z wami się ruszam. Nie chcę się wami ruszać. Chcę się wami ruszać. To nawet bym chciał sobie o tymi na przykład tak przewalić w miasto, bo pewnie mu zniszczę mu całą obronę. Jeb! O Boże, ale... O kurde! O kurde! Minus 194 zdrowia z artylerii. Ale żem przywalił. O Boże! To już by tam wchodzili po prostu tak, rydwanem wjeżdżamy, zabieramy miasto, miasto jest nasze, koniec i tyle. Bierzemy je oczywiście, zachowujemy miasto, ponieważ tu jest niedaleko ropa, od razu bierzmy to miasto, kupmy sobie pole z ropą i ropa jest już nasza i nikomu jej nie oddamy, oczywiście. I co ja muszę zrobić, żeby zbudować tę ropę? Chyba muszę mieć po prostu tych, zakupić za złoto, budowniczych, oczywiście, produkcji, z produkcji zrobimy, nie wiem... 24 tury na spichlerz, zróbmy ten spichlerz. Rynowska, rozwój, dobra, tutaj. Czy jeszcze w ogóle... Japonia ma na pewno jeszcze jakieś miasto, bo nie została podbita, no chyba. Dostępny awans, ale na początku jeszcze przywalić im. Pokażcie mi to. Jep, 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 boom. O to chodzi. Tak, te efekty, te wybuchy. Te pościgi, te wybuchy. Gdzie ma jeszcze... Gdzie Chiny mają jeszcze miasto? Czy ja wam mogę jakoś zrobić, nie wiem, jakąś propozycję, czy cokolwiek, gdzie ja bym chciał wam na przykład spisować. Chyba, że wy już znikliście już na dobre po prostu, ale po prostu mi tego nie pokazało jeszcze. Nie wiem. Dobra. No i ile tur ja ich kupiłem? Bo tak w sumie będą mi trochę przeszkadzać, jak tak będę miał ich cały czas. Dobra, co tam dalej? Właśnie, czekajcie, komentarze sobie przewinę. O, jest jeszcze kilka komentarzy fajnych. Dobra. No nie, no tyle tego wojska. O nie, wy możecie wejść tu jednak. O, złoto dostałem, super. Śpijcie cokolwiek, cokolwiek po prostu, wy tu możecie mi mapę odkryć. I tak sobie nowe wojsko wybuduję. Jak ja co turę będę się tak klikać, to ja ich zaraz wszystkich usunę. Pizdu po prostu. Czy to jest jakoś pokazane, na ile tur ja ich mam? Chyba nie. A szkoda. Dobra. To co, tura i zobaczymy, co się stanie. A ja w tym czasie tak. Archik pisze. Myślę, że to jednak musisz, musisz znaleźć wśród tej mgły na tę ropę. I jeżeli by wierzyć w realistyczność tej gry, to gdzieś na pustyni, na wodzie, by były złota ropy. No tak, tak samo to na przykład tutaj na południu, czy na wodzie, tak jak mówiłeś tutaj. Na pustyni niestety nic nie trafiłem, bo tu nie mam taką pustynię małą, ale no niestety żadnej ropy nie widzę. Ciekawe jak u innych. Tutaj no w sumie też, no nie widzę, może ropy tak po prostu mało jest, albo po prostu ją ukryli jeszcze. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, tutaj oczywiście mnichami lecimy dalej do przodu. Tam panowie, pod miasto, tak przywalimy tam apostołami w miasto, że po prostu nawet nie dowiedzieć kiedy. Dobra, no panowie, no kurde, czy ja was mogę usunąć? Mogę. O. To jest w sumie fajne. Wami się ruszam, bo wy to jeszcze jesteście jako taką fajną jednostką. To oczywiście też. Wojowników to ja nie chcę. Ciebie też nie chcę. Wiesz, bym mógł ich wszystkich ulepszać, ale mi się nie chce. No serio, sorry, ale no nie chce mi się i tyle po prostu. Dobra, co tam piszecie dalej?
Krzysiul, 13. Winston Churchill był mistrzem ciętej riposty. No on nieźle tutaj zagrywał. Dobra, co tu w ogóle możemy zrobić? Nie wiem, potwierdź umieszczenie i chodź tutaj, nie wiem, co to mi to da, ale no idź tam. Dobra, czy tu jeszcze coś mogę znaleźć? Nie widzę nic. Nara. No bo właśnie, włączę im wszystkim automatyczną eksplorację, niech zapieprzają po całej mapie i niech mi zwiedzają wszystko, co się tylko da. Ej, to będzie śmieszne trochę. Ale przynajmniej całą mapę szybko odkryję. Oprócz mojej artylerii, ona niech leci tutaj. Bo ona jest fajna, nawalnęła w miasto prawie 200 obrażeń. Czemu nie mogę? Dostępny jest awans. No i spoko, że dostępny awans, ale chciałem mu na automacie wysłać. O, jak tak, jak całą resztę jego braci. Rydwan. No Rydwan w sumie był dobry. A tu mogę jednostkę od razu... Do czego ulepszyć? Jak tu ropy już potrzebuje? Czekajcie. Zaraz zobaczymy. Ja myślałem, że to jednostki będę musiał jakoś po kolei ulepszać. Jak ja bym mogę od razu na maksa ulepszyć, to w sumie to nie wiem, czy to nie jest takie złe, żeby je zachować. Choćby na swoim terytorium w takim razie. Nie no, ty mi się chce ruszyć. Szukamy ropy. Wielka podróż po ropę. Dobra, koniunktura. I co tam piszecie? Kamil Kyokushin. Wotan, w Civce 6 jest zawołanie SI, bo wszyscy cię nie widzą. Jest zwalone SI, bo wszyscy cię nienawidzą i chcą z tobą wojny. Nieważne jakbyś grał, a super odcinek. No, cieszę się, że odcinek się podobał. No, w sumie no, każdy mnie potępia. Jeden za to, drugi za to. W sumie tak ciężko ogarnąć tutaj tak naprawdę za co, no ale co zrobić. Dobra, wy już jesteście tutaj blisko. Tak, prawie jesteście. Ale widzę, że już idą kolejni z buddyzmu, więc kupmy sobie za wiarę znów inkwizytorów. Nie, chyba misjonarze? Nie, apostołowie mają chyba najwięcej tutaj siły ataku, jeśli chodzi o naszych przeciwników teraz, to powinno być dobrze. Znaczy wobec naszych przeciwników. Obra, barbarzyńcy, strzelmy sobie nich. Jep, jep. No, koniec jeszcze taki atak. Dobra. A co... Kim ty jesteś? A, ty chodź tutaj. I ta jednostka włóczników. I się nie da oczywiście ulepszyć, przynajmniej na razie. No nic. Dobra, kolejna tura w takim razie. I co tu mamy? Jeszcze napisał Arbuzikowa Telewizja. Super odcinek, Wotan, mam prośbę. Czy mógłbyś zrobić w EU4 Łochowo z góry? Dzięki. No to napisz pod serio w EU4. Na linii frontu walki o kulturę, walki dobra ze złem, a na pewno walki z frazesami i prymitywizmem. Ładnie to wygląda, co nie? I te rusztowania teraz w dół wszystkie. Pam. Pięknie. Kościół i państwo. Uwaga, kolejny. Dusza i ciało, Bóg i człowiek są jednością na Saint-Michel, a każdy musi tam walczyć na swój sposób albo pilnować innych. Ładne. Jak mi się strasznie to podoba, jak tak budują to i nagle je w dół. Ej, kurde, zajebiście to wygląda. Chciałem tam kiedyś pojechać. Gdzie to jest? Mont Saint-Michel. Kurde, nie wiem. Pewnie teraz się okazuje, że jestem po prostu, nie wiem, ignorantem, bardzo głupi i tak dalej, że nie wiem, gdzie to jest, ale naprawdę nie wiem, gdzie to jest. Może pod inną nazwę jakoś to, nie wiem, na polską nazwę jakoś to przetłumaczyć, może bym wtedy wiedział, ale tak na razie to nie za bardzo. Czy ja mogę kupić to pole? Ja nie tak bardzo chciałem. Brakło troszeczkę, no nic. Dobra, buduj... Czemu nie mogę budować? Halo, to jest moja ropa. Czy ja do ropy potrzebuję coś innego tu wybudować? No właśnie. Szyb naftowy. Czemu nie mogę szybu naftowego zrobić? Jest tutaj. Halo? Czy nie mogę... A, bo to może coś innego jest na wodzie. Elektrownia. Aluminium. O, jest! Tak, morska platforma. 8 tur. No dobra, tutaj jeszcze na tur, a potem pójdziemy w to. Okej. Okay. To rozumiem, to dopiero za 8 tur będziemy mieć ropę. Troszeczkę szkoda, no ale co zrobić. Tak już czasem jest. Dobra, co możemy tutaj zrobić? W sumie to ja bym z chęcią zrobił sobie jakieś lepsze jednostki. Czołgi, tylko że no ropa. Kurde. Artyleria w takim razie? No w sumie ładnie przewaliła. Zróbmy sobie 6 poziomu, o.
Tu do Kanton. Wybierz produkcję. Tutaj produkcja. Dzielnica osiedlowa za dwie tury. To w sumie tak skoczcie ją. Wy tutaj uśpieni czekajcie. Wojownicy, mogę was ulepszyć na przyjaznym terytorium. No to chodźcie w bok. I do kogo? Do tych mogę was ulepszyć. Nie wiem, czy ja chcę. Na razie śpijcie. Taran. Taran oczywiście w dół. A właśnie, taran mogę ulepszyć? Ciekawi mnie to też. O, dostępny awans. To jest fajne. To jest bardzo fajne. I teraz będziemy się bić. Kupmy więcej ludzi. Znaczy apostołów. Dobra, jednostka bez rozkazów. Która? Tak, przewalmy. W takim razie. Zatopimy. Ale nam strzelili z ciał. Oddajmy im. Pięknie. Wiecie, co by się tu przydało? To by się tam przydało. Płyniemy! Co cieszą? Co ta Japonia robi, że tak wokół Jerozolimy? Ona w ogóle łazi cały czas wszędzie. Czy to jest wielki mur? Już wiem, gdzie jest ich... Gdzie ma ostatnie miasto... Znaczy, Chiny mają ostatnie miasto. Już się znalazłem. Ha, ha, ha. To się tak mi się wydaje. Znaczy, nie wiem, ale... Zobaczymy. Zaraz. Dostępny awans. Apostoł działa jak medyk. No nie chcę medyka za apostoła. Wolałbym podejść tutaj pod to miasto. Tak samo wy nie podejdźcie. Nie wiem, dlaczego tak skręciliście tu dziwnie, ale... Nie oceniam, naprawdę róbcie co chcecie, tak zobaczymy. O, dzień dobry, zabiję was. Odkryte pewną wioskę, okej, okay. Wioska, no sobie tak jest. Ale już nie mamy ruchu niestety, dobra. W takim razie, to puśćmy turę, przydam komentarze i chyba został ostatni komentarz, tak. Od Lamil Querty, pierwszy jestem najlepszy, brawo dla ciebie, propsy wielkie za to, że byłeś pierwszy. Udało ci się tym razem, tobie. Wiecie, ja też, bo tam dużo osób ma na przykład problemy z tym, że ktoś napisze pierwszy i tak dalej. Dla mnie to nie jest problem. Jeśli ktoś lubi mnie na tyle, że po prostu to, że jest pierwszy na odcinku i napisze to pierwszy i sprawia mu naprawdę dużą przyjemność, to dla mnie spoko. To jest nawet miłe z jednej strony, można powiedzieć. Rozumiem, że też dla niektórych może być to właśnie wkurwiające, że napisze na przykład tylko pierwszy i tyle. Dlatego też najlepiej jak tak piszecie pierwszy, no napiszcie pierwszy, jak już musicie. I jak już macie napisane, to po prostu zróbcie takie coś, że jak sobie będziecie ten odcinek, to zedytujcie ten komentarz i na przykład dodajcie coś do tego pierwszy, nie wiem, co tam o odcinku pisać i tak dalej, żeby nie wiecie, nie był taki sam pusty pierwszy. Oglądalibyśmy telewizję przy świecach. Okej, mogę port morski zrobić. Jest fajne nawet. I elektrownię. A mógłbym tą elektrownię po prostu kupić. Mógłbym, 1300 zł, bierzmy. Bam. Zobaczymy, powinno być fajnie. A tu chciałem oczywiście to, tworzysz to tak, tworzyło sztuczne. Dobra, produkcja, stajnia, koszary, elektrownia w przemysłowej za 12 tur, w sumie to nie było takie złe. Wy zwiedzać teren. Kim jesteś? A, generał, to uśpienie. Ile mamy minut nagrania? 27, no to jeszcze chwilka. Jeszcze chwilę możemy pograć. Nie ma sprawy. A wy chodźcie tu. I to jest na was. Okej, spoko. Chociaż tu jest chyba nawrócona na moją religię, to tak za bardzo dopiero te miasta tutaj. A już widzicie tutaj wotanizm. Wszędzie powoli się zaczyna pokazywać, więc bardzo dobrze. Czy ja już wygrywam w zwycięstwie religijnym? Nie wygrywam, to jest właśnie dziwne. Jestem na drugim miejscu, chociaż mam więcej miast nie wiem, a przepraszam, teraz już nie mam więcej miast nawróconych. Okej, jest już wszystko okej, nie mam więcej miast. Dobra, a wy podjedziecie tutaj? Nie no, tu musi być miasto. Jak nic, tu na pewno jest miasto. Dobra, awans. O! Zróbmy bombardowanie, to będzie zajebiste, tylko musi nam podejść. Ale tu wiecie, Chiny w ogóle są śmieszne, bo... No kurde. Znaczy teraz są śmieszne, bo mają bardzo mało tą technologię, ale to nie ma się co dziwić, jak ja gra na naprawdę niskim poziomie trudności tutaj tą serię przynajmniej. Pewnie kolejna seria, która prawdopodobnie będzie z Polski, jak tylko Polska wyjdzie. To tam będę miał dużo, dużo więcej. Gdzie wy mi idziecie nawracać cokolwiek? Co? Co? Halo? Ty siedź tu u siebie i nie przychodź do mnie. Co ty w ogóle robisz? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś, że mimo tutaj zakładasz miasto obok nas? Obok mnie. Pierwsze, bo tutaj w sumie zaraz będę ja sam. Przewalmy im zraz. Pięknie, padł.
Ty nie, nie mamy ruchu, dobra. Jednostka można awansować. Aha, spoko. To fajnie. Ale słuchajmy tutaj. Wami. O, we włóczników w końcu się bijam, ale powinniśmy przez nich przejechać, bo to w sumie włócznicy są. No, włócznicy to wiadomo jaka technologia. Bardzo, bardzo, bardzo daleka. A rycerze to już coś lepszego. Dobra. Ci co, z komentarzy tyle, tak, z komentarzy tyle. Też wbiliście 30 łap w górę, no tutaj na pewno pod cywilizacją mniej łap w górę leci, ale też rzadko proszę o to w sumie, ale wiecie, ja to dla zabawy nagrywam, nie dla wyświetleń tutaj cywilizację, więc jest fajnie. Ogólnie. Zwiedzaj mapę. Dobra, kolejna tura w takim razie, jak się nic nie dzieje. O! Czy to jest wypowiedzenie wojny? Wow! Ktoś mi wypowiedział wojnę, ale zajebiście. Chyba jestem jedynym, który się cieszy z tego, że ktoś mu wojnę wypowiedział, ale w sumie... W sumie damy radę. Ale to trochę głupie z ich strony, żeby wypowiadały wojnę w momencie, kiedy ja tutaj jestem wojskiem pod miastem, które oni tutaj jedyne mają. Więc tak trochę przypał, babo. Ale powinno być okej. Okay. Mógłbym te wszystkie jednostki mi tam wziąć, ale nie chce mi się za dużo roboty, żeby je tam przenieść. Dlatego tego nie zrobię, sorry, ale no nie chce mi się po prostu. Czy to jakieś zaprzyjaźnione państwo miasto, które mógł... Amsterdam wypowiedział wojnę Candy. Dobra, dalej mamy co jeszcze? Bo da się... A tutaj się da klikać. Candy wypowiedział wojnę Tomris. Amsterdam Zanzibarowi, Amsterdam Candy, Amsterdam Candy. Okej, spoko. Czyli moje państwa miasta też są w tej wojnie, super. Ten apostoł, a 6 tutaj wiarę. Ten apostoł, przywal temu. I z piorunka. Jeb z dzideczki laserowej. Dobra. Czyli co, ja z wami walczę, tak? Czyli w sumie mogę wam przywalić po prostu z miasta. Halo? Przywal. Pięknie! Ale koń żyje, oczywiście. Nie martwcie się. Jeżeli myśleliście, że koń umrze, to nie tutaj. No i co? Śmiali się ze mnie! Wotan, po co ci włócznicy? Po co? Patrzcie, konnicę rozwalam? Rozwalam. Więc przydali się. Brawa dla mnie. O to chodzi. Dobra, nawracamy to miasto. Masowe nawracanie robimy. O, to na pewno wezmę. Jednostka bez... A kto tutaj do mnie podszedł? Przyczajony tygrys, ukryta opcja. Przeżył. Żartowałem. Takie, strzeliliśmy raz, takie zawahanie, strzelać drugi raz, czy nie? A dobra, strzelę. Co to jest? Nie, z kim ja bym walczył? Z Japonią, nie chcę walczyć z Japonią. Po co walczyć? O, dzień dobry! Czyżbyście się musieli przedostać przez morze? Do moich granic? Jaka szkoda, że ja tu mam dobrą flotę. I prawdopodobnie was nią rozwalę. Zgniotę, zmiażdżę. I co tam jeszcze można zrobić? Nie wiem, wymyślicie sobie jakieś tam różne przymiotniki. Czy jak to nam się mówi, żeby właśnie opisać o to. Dobra, jednostka bez rozkazów. Tutaj. Mogę ci ulepszyć? Mogę. Do Altererii. Spoko, ulepszamy. I zapierdzielaj teraz na dół. Bo masz daleką drogę przed sobą. Przyszłość i tak dalej. Dobra, 32 minuty. Jeszcze chwilkę. Jeszcze tam z turę, dwie może. Tak wiecie, ten jak to się mówi, ten syndrom jeszcze jednej tury. No i patrzcie, jak tu pięknie moi włócznicy sobie dają radę. Ja myślę, że oni się utrzymają. Oni dadzą radę, oni dostaną poziom. Ja ich awansuję. Patrzcie, o właśnie, o to chodzi. Teraz miasto zabije jedną jednostkę, a oni dobiją drugą. I wielki atak tego państwa, czy co tam, kim oni tam są, po prostu zostanie rozwalony przez moich włóczników, z których się śmialiście. Tu w ogóle mnie atakują, niż padają od razu. A to akurat dobre. Przywalmy jeszcze tym. O, ale ich siekamy, pięknie. Ja już czekam na Polskę, jak będzie mieć husarii. Ja mówię wam, ja chcę tu husarią sobie pograć. Po prostu to będzie piękne. Następny awans. Jeden ropy. No a poczekamy, ale awans byśmy zrobili. Ropa jeszcze będzie dopiero za 6 tur. Dobra, czekamy. Akademia Wojskowa? Akademia Wojskowa. Czy elektrownia? 3 do produkcji? 4 do produkcji. 6 tur? 9 tur. Akwedukt mogę zbudować.
Elektrownię zróbmy. Przyda się. Oj, dzień dobry. Halo? Przyczajony tygrys? Znów ukryta opcja? Nie tak ukryta. Ale mi się podobają te dźwięki. Naprawdę, jeśli chodzi o dźwięk, to oni się tu postarali. Ja to od razu mówię, oni się tu postarali to bardzo. Bo mi się tak świetnie... Czy mogę im przywalić? Nie mogę im przywalić w ogóle apostołami. Trochę dziwnie by było, jakbym mógł. O, kto tu podjeżdża pod moją dzielnicę wojskową? Ale konie przeżyły, oczywiście. Dobra, teraz tak, wy tych dobijecie, ale troszeczkę ucierpicie, ale nie martwcie się. A wy możecie atakować tylko i wyłącznie tych. No to tak, przywalcie tym. Pięknie. I moi włócznicy, z których się śmialiście, idą niszczyć. Przywal mu, przywal mu! Jak to, żeś go nie zabił? Ej, bo mi się znowu będą z włóczników śmiać moich. Masz przeżyć, czaisz, gościu? Masz przeżyć. Rób co cokolwiek chcesz, ale masz przeżyć. Dobra. A tutaj co możemy robić? Masowe nawracanie miasta. No chodź tutaj i nawracaj. Dobra, a ty? Ty niszcz. Przydałby mi się drugi ten. O ten taki pancernik. O właśnie, pancernik by mi się drugi przydał. Tak daleko zasięgu chyba nie będę miał. Niestety. O Boże, wiecie co? Bo ja tak w ogóle dzisiaj mam urodziny, co nie? I moja siostra też ma urodziny, to jest w ogóle dziwne, ale tak już wyszło, że mamy urodziny w ten sam dzień. No i właśnie ja sobie robiłem tydzień temu imprezę, ona sobie robi dzisiaj imprezę i przyjdą same dzieci i będzie łeee. Dlatego musiałem wcześniej nagrać, bo ja już słyszałem przed chwilą, jak wbiegły do domu, kurde, jakaś, nie wiem, gromada i drzemy ryja. Dlaczego? Bo tak. Nie no, tak się nie zachowują, ale no, w sumie wiecie, ja też tak zachowywałem, jak byłem młodszy prawdopodobnie, więc to nie tak, że to tylko teraz dzieci się tak zachowują. To chcę się ruszyć. O. Gdy choć raz skosztujesz lotu, będziesz chodzić po ziemi z oczami skierowanymi ku niebu, ponieważ nie przestaniesz chcieć tam powrócić. Myśmy mieli lot, a to było fajne. To by było fajne. Dobra. Sanatura w takim razie. A czy ja w ogóle się tymi jednostkami ruszyłem? Ruszyłem się, a to dobrze. Bardzo dobrze. Włócznicy macie przeżyć, ja się tylko na nich... No ci tam będą przeżyją. O. Ale ja chcę się na tamtych patrzeć. Przeżyjcie, przeżyjcie mi, proszę was. Jesteście armią po prostu. Przeżyli? Przeżyli! Woo! Ej kurde, dostaniemy w dupę, jak zaatakujemy ich. Wycofajcie się. Wycofajcie się, bo to jest ważne. Dobra, nie wiem, idźcie tam, cokolwiek róbcie. Nie wiem, o co chodzi z tym. Mogę bardziej popatrzeć na tych szpiegów, ale no, nie chcę mi się trochę. No, szerzenie religii. Dobra. W ogóle mam już tu 10 nawróconych, co nie? To nie sądzę, czy trzeba więcej robić. Prozatop go w końcu. I poszedł na dno. Jaki tu mam zasięg? Nie mam kogo zaatakować. Tego mogę zaatakować. Tego wstaję jednak. Pięknie. Przecież on do mnie nad jednostkami nie przepłynie ze swoich miast. Przecież ten jeden pancernik będzie to wszystko ogarniał. Dobra, to wy w sumie... Chodźcie w tamte tereny. Tak, pięknie. Ale ty masz się bronić cały czas tutaj. Jednostka bez rozkazów. Dobij go. Gdzieś tu jest obóz barbarzyńców. Ja go znajdę. Bo jest tutaj. Znalazłem! Nawet mi szybko poszło tym razem. Super. Dobra, ale myślę, że to już będzie ostatnia tura. A nawet już nie będę jej puszczał znowu. No, eksploracja i dobra, kończymy. Więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, dodajcie łapkę w górę. Rzadko proszę o to na cywilizacji, ale tym razem tak zrobię. Fajnie mi się nagrało dzisiaj odcinek. Naprawdę mi się fajnie grało. Już kończymy z Chinami, więc niedługo, a teraz jakbyśmy skończyli też i z nimi, pójdziemy na Japonię, a po Japonii to już bardzo daleko, niedaleko do zwycięstwa. Chociaż tak naprawdę tutaj już coraz bliżej jesteśmy innych tych zwycięstw, więc zobaczymy, jak to będzie. Teraz będziemy też nawracać bardzo mocno, więc zobaczymy, jak to mówię, będzie. Dobra, a teraz się żegnam, dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Na razie, pa, see ya!